Analizując obecną sytuację wokół Białorusi, która niepokoi przede wszystkim nas, Białorusinów, ważne jest, aby zrozumieć, co następuje. Po pierwsze, mamy już pełną świadomość, że plany destabilizacji sytuacji na Ukrainie i wokół niej zostały opracowane z wyprzedzeniem i teraz są realizowane na naszych oczach. Po drugie, widzimy wyraźne zagrożenie zmierzające do odbudowy prototypu państwa sowieckiego z włączeniem zarówno Białorusi, jak i Ukrainy. Trzecie, rozumiemy, że dziś cały świat, a zwłaszcza Europa, stoi przed poważnym wyzwaniem, zagrożeniem dla swojego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa ludzi żyjących w Europie. Czwarte. Rozumiemy, że dla nas wszystkich najcenniejsze i najważniejsze jest życie ludzkie, prawa człowieka, wolności, wartości, które powinny leżeć u podstaw budowy każdego społeczeństwa. Dziś Łukaszenka na naszych oczach całkowicie stracił swoją podmiotowość, podporządkował się sąsiedniemu państwu Rosji i wygłosił w Moskwie publicznie oświadczenie, że Putin będzie decydował, jak długo Łukaszenka będzie się nazywał prezydentem Białorusi. Dokładnie, nazywał się, bo Białorusini nie uważają go za głowę państwa. Białorusini wyrazili swoje stanowisko w jego sprawie podczas wyborów 9 sierpnia 2020 roku. A stosunek Białorusinów do Łukaszenki się nie zmienił. Według wszystkich sondaży międzynarodowych i krajowych około 80% Białorusinów opowiada się za przeprowadzeniem przedterminowych wyborów prezydenckich w naszym kraju. Co się będzie działo dalej? Rozumiemy, że nawet jeśli uda się uniknąć wojny, agresywna retoryka uzurpatora Łukaszenki będzie trwać nadal. Dla swoich działań otrzyma wsparcie od Kremla. W rzeczywistości będzie odgrywał rolę dość pożytecznego idioty, spełniającego wymagania, jakie stawia przed nim Kreml. Faktycznie zostaje gubernatorom Federacji Rosyjskiej. Dla nas, dla Białorusinów, jest to wyzwanie dla przyszłości naszego państwa, naszego narodu. Oraz dla nas jest bardzo ważne wsparcie ze strony demokratycznych krajów świata, aby znaleźć optymalne rozwiązanie, które pozwoliłoby nam zachować bezpieczeństwo i przede wszystkim suwerenność i niepodległość naszego kraju i uratować nas wszystkich przed bezsensownymi ofiarami. Opierając się na tej logice, uważamy, że nasza strategia, którą realizujemy przez cały rok, jest absolutnie poprawna. Pierwsze, nieuznanie Łukaszenki. Wszelkie porozumienie, które podpisze z Putinem, wszelkie uzgodnienia, jakie osiągnie w sferze wojskowej, nie powinny mieć międzynarodowego uznania prawnego. On nie jest prezydentem. Nie nazywajcie go prezydentem w polskich mediach. I ta decyzja powinna być prawnie uregulowana zarówno przez rząd polski, jak i wszystkie państwa wspierające demokratyczną Białoruś. Drugie, należy skierować wszelkie działania zmierzające do postawienia Łukaszenki i jego przed wymiarem sprawiedliwości za zbrodnie przeciwko ludzkości, aby stworzyć zrozumienie zagrożenia wewnątrz systemu Łukaszenki dla tych, którzy popierają go i są gotowi dalej kontynuować swoją przestępczą działalność, aby nastąpiła odpowiedzialność i zwyciężyła sprawiedliwość. Trzecie, konieczne jest wprowadzenie już dzisiaj potężnych sankcji, aby pozbawić Łukaszenko środków na finansowanie wojny, na finansowanie represji w naszym kraju. Oczekujemy również, że Unia Europejska podejmie wspólną decyzję o nieuznaniu zasadności trwającego tak zwanego referendum konstytucyjnego Łukaszenki. Nie jest upoważniony on do zwoływania referendum, do ogłoszenia referendum. Referendum nie może się odbyć w warunkach tysięcy więźniów politycznych, setek tysięcy ludzi represjonowanych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia terytorium Białorusi, wobec braku niezależnej obserwacji, niezależnych mediów, całkowite lekceważenie wszystkich praw obywateli Białorusi. Prosimy o przekazanie tego stanowiska wszystkim tym, od których zależy przyjęcie tej decyzji. I oczywiście liczymy na wsparcie społeczeństwa polskiego i społeczeństwa Europy.